Kolejna rajza, jaką bym mogła zaproponować, to przeniesienie się z tego szklanego ekranu do wirtualnego świata, do świata cyfrowego, czyli na facebookowy profil, bo szlagierowi wykonawcy chcą być coraz to bliżej was, roztomili, więc tworzą grafiki, filmiki i tym podobne. Co stworzyli? O tym sami się teraz przekonacie. A. Idzie ta bizneswoman z pod jedenastki, widzisz? Pa, pa. O, idzie la putita. Lampucera jedna raszpla. No, larwa sunie, zobacz. Ty, pa, jak na szpilach idzie, pa, pa, pa. A rodzina zdrowa? A zdrowa, zdrowa, dziękować. A ojciec zdrowy? Zdrowy, dziękować. A twoja siostra zdrowa? Zdrowa, zdrowa, dziękować. A twój kuzyn, jak zdrowie kuzyna? A zdrowy, dziękować. A interes? Jak twój interes? Zdrowy. Witajcie kochani, pozdrawiamy was bardzo serdecznie w ramach akcji Zostań w domu z Ciechocinka. Paweł Sobota i Witamin. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej dla siebie. A co można robić w tym czasie? Broda rośnie sama. Nareszcie solidnie posprzątać. Albo poćwiczyć solidnie. Pobiegać po ogródku. Solidnie pojeść. No i popracować nad nowymi piosenkami. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się zdrowo. Witamina. I Paweł Sobota. Hashtag sieć na życi. Jak ktoś z państwa nie rozpoznał, to właśnie Monika Kero u boku Krzysia Koniarka występuje, gra i śpiewa. Krzysia pozdrawiamy, Monika też pozdrawiamy. Ja teraz tak się troszkę zastanawiam, nie wiem, czy to wpływ obecności Krzysia Koniarka w życiu Moniki, czyli tyle zagranych razem koncertów, czy te macierzyństwo tak jej służy. No, miejcie się tam jako... I pamiętajcie, je się kartofle, nie pyry. Dobrze, roztomili teraz nową część naszego programu. W zeszłym tygodniu wprowadzono, w tym tygodniu kontynuujemy, czyli szlagierowo, koncertowo, z humorem. A co? A na szczęście, proszę państwa, w Polsce jest coraz lepiej. Coraz więcej dni świątecznych. Jak to cieszy, bierzecie kalendarz, patrzycie, a tam prawie że większość dni zaznaczonych na czerwono. Normalnie chce się żyć. Albo jeszcze inaczej. Mnie najbardziej cieszy to, że jest tak dużo tych dni, kiedy nie trzeba robić. To jest fajne. A będzie jeszcze lepiej. Drodzy państwo, za niedługo wybory i obojętnie, kto nie wygra wybory w Polsce. My wnosimy postulat do polskiego Sejmu i to będzie przegłosowane, żeby w Polsce wprowadzić 364 dni świąteczne. A 365 dzień to będzie barburka! Tak jest! No. Bo jakie to jest proste. 365 dni w roku święta, nie ma bezrobocia. No, umówmy się, że pan Bocze jak tworzył ludzi, on ich po coś zrobił. Wiadomo, że Francuzów zrobił do roboty. Niemców zrobił do roboty. Anglików zrobił do roboty. A Polaków zrobił po to, żeby my za nich wszystkich świętowali. Tak jest. Bo nam to najlepiej wychodzi. No. Tak, kiedyś nie było tak dużo świąt. Nie. Co my to mieli za święta w Polsce? Nie było tego dużo. Nie. Kiedyś tata przyszedł trzyźwy, już było święto. No. U mnie było święto, jak tata w ogóle przyszedł. To no. My się cieszyli. A u mnie było święto, jak tata poszedł. Tak. Tak jest. Każda rodzina miała kiedyś swoje święto. Tak? Właśnie dlatego, że świąt było mało. Był tam 1 maj, 22 lipca, potem święto rewolucji październikowej. Pakiet z Niemiec. No. To my się cieszyli właśnie z tych świąt rodzinnych. Jakieś chrzciny, urodziny, wesele w rodzinie. Na to my czekali. Bo była bieda. My się umieli z wszystkiego cieszyć. Bieda była tako wtedy, że na sieniach ludzie mieli drzwi pootwierane, bo nie było co ukraść. No. Tako była bieda. Bo złodziej w domu miał to samo. Tak.
No chopie, u nas była ta kobieta, że jak mój tata szedł koło jeziora, to mu kaczki chleb ciepały. No. Tako była kiedyś bieda. Była bieda. Bieda! Moja bieda. Rodzina na przykład cała była tako biedno. I wyobraźcie się, że w takiej biednej rodzinie była jeszcze jedna rodzina bardziej biedniejsza, jak my wszyscy. Niemożliwe. Ja. To było tak fajnie o tyle, że jak my byli zdołowani tą biedą, to my się na tych biedniejszych popatrzyli, już nam było lepiej. No. Patrz. Wiedzieliśmy, że warto żyć. Moja ciotka z ujkiem, słuchajcie, jak oni mieli srebrne wesele, mimo że byli najbiedniejsi, ale mieli ten rodzinny, familijny honor. Oni się umieli zachować. Oni porozkręcali łóżka, porozkręcali szranki, zanieśli to na strych, ustawili stoły, ujek wziął pożyczka, zaprosili całą rodzinę, my 2 dni jedli, pili, potem my se pyski utarli, pojechaliśmy do domu, a ciotka z ujkiem jeszcze 30 lat musieli ta pożyczka spłacać. No. Takie były czasy. Tak było. Było, no co i oni godą, że nie było. No ale popatrz, jakie to były piękne tradycje. I te tradycje teraz zanikają, bo moja ciotka z ujkiem mieli złote gody, 50 lat pożycia małżeńskiego. My myśleli, że być jakoś impreza. Skąd? Ciotka z tej okazji kupiła ujkowi bilet na bal przebierańców. A ujek go do rąza, ale ja nigdy nie tańczył. A w ogóle jaki bal przebierańców? Za co ja tam się przebiera? A ona mogła, wiesz co? Ty po prostu nie pij, nikt cię nie rozpozna. Proszę Państwa, dlatego nie ma co kombinować. Róbmy to, do czego my zostali stworzeni. Po prostu świętujmy! No ja, obecna kwarantanna to jedno wielkie święto. Zresztą patrząc na niektórych moich sąsiadów, trzeba przyznać, że coś w tym jednak jest. Oni próbują sobie zrobić te płyny do odkażania, zawsze im drinki wychodzą. No, kultura... Różnie z tym bywa, no bo jednostki kultury są niedostępne, zawarte. Domy kultury na przykład też są. A jak już macie jakieś bilety na spektakle, przedstawienia, to je zachowajcie na lepsze czasy. A jak już pójdziecie, to musicie uważać, bo zdarzają się wypadki. Humorystycznie to przedstawi aktor Teatru Zagłębia Wojciech Leśniak. Należę do tych aktorów, którego bardzo trudno zepchnąć ze sceny. I muszę z Państwem się jakoś bardzo ładnie pożegnać. Wiecie, Szanowni Państwo, że ja zazwyczaj, my aktorzy mamy bardzo dziwne nieraz sytuacje na scenie. I ostatnio grając Szekspira, jeden z naszych kolegów grający główną rolę ma taką kwestię na samej koniec sztuki, że królestwo za konia. I w tym momencie jakiś facet z balkonu odezwał się: przepraszam pana bardzo, a osioł może być? Na co nasz kolega niezdeprymowany powiedział: może, niech pan zejdzie. Szanowni Państwo, to jest taka niewdzięczna rola zawsze konferansjera, bo musi coś nawijać, żeby tam wszyscy zdążyli się już przebrać. To na tym wszystko polega. I pozwólcie, Szanowni Państwo, że już na sam koniec, ale daję słowo honoru, że to już jest koniec, jak pewnego razu jakiś facet po prostu położył się na 3 krzesłach w teatrze i leży. Przychodzi do niego bileterka, wie pani, co pan zwariował? Przecież pan kupił 1 bilet. A pan leży na 3. Przecież nie wolno takich rzeczy robić. Co pan tu robi? No panie, no nie, ja za chwilę zawołam właśnie dyrektora i zobaczę, niech dyrektor z panem to załatwi. Przychodzi dyrektor, mówi: proszę pana, przecież co pan, jak pan się zachowuje w ogóle, no? Leży pan tak rozwarty cały na 3 miejscach, no przecież to ludzie już czekają, mają bilety wykupione na te miejsca, co pan tu robi? Nie, proszę pana, ja nie będę z panem rozmawiał, ja wzywam policję. I przyszła policja i mówi: panie, co pan tu robi? Skąd się pan tu wziął? A on: z balkonu. Całuję państwa mocno. Wszystkiego najlepszego. Przyjemnej zabawy. I do zobaczenia. Kłaniam się pięknie. W sumie dobrze, że nie mam balkonu, bo mógłby z niego zlecieć, nie? Ale twardo stoję w studiu.
Dobrze, tak właśnie szlagierowo z przymrużeniem oka chcemy wam roztomili umilić ten czas kwarantanny. Mam nadzieję, że się podobało. A już teraz przed wami top 10 Radia Fest. Bardzo gorąco witam i zapraszam na wyjątkowe dzisiaj podsumowanie listy śląskich szlagierów na antenie Radia Fest. Dzisiaj nie ze studia radiowego, ale bardzo proszę z dużego pokoju. No więc moi drodzy, bardzo proszę na miejscu 10, jeśli chodzi o notowanie 75 listy śląskich szlagierów na antenie Radia Fest, znajduje się Blue Party Zabujamy w Tobie. Na miejscu 9 Jacek Silski i piosenka Przytul mnie. Na miejscu 8 Zbyszek Lewański, Nawet we śnie o Tobie marzę. Na miejscu 7 Grzegorz Paloczek i Stacja Biblioteka. Na miejscu 6 w tym tygodniu Arkadia Band, Tańcz, gdy muzyki gra. Miejsce 5 to Paweł Cyluk-Steiner z piosenką Nad ojczysty brzeg. Miejsce 4 Hannes Banda i utwór Zostaw się mi. Na miejscu 3 najniższy stopień podium to Weronika i Damian Kolecki z piosenką Chcę. Na miejscu 2 Bernadetta Kowalska i przyjaciele w piosence Jo jest dziołka. I liderem, nowym liderem w naszej liście śląskich szlagierów na miejscu 1 na antenie Radia Fest Danuta Wiśniewska, Cenne słowa 3. Trzymajcie się drodzy Państwo zdrowo, bardzo gorąco pozdrawiam i życzę oczywiście wszystkim udanego i spokojnego wieczoru i oglądajcie listę śląskich szlagierów. Oglądajcie i słuchajcie na antenie Radia Fest. Pozdrawiam. Dzisiaj nieco inaczej radiowe notowanie listy szlagierowo LSS przedstawił Marcin Janota. W Radiu Fest na szpicy szlagier Cenne słowa 3 Danki Wiśniewskiej. Do głosujących na szlagier top 10 mamy nagrody. Bilety wstępu na koncert Dzień Matki z listą szlagierową LSS 30 maja w Chorzowskim Centrum Kultury. Na Kerem to wystąpią takie szlagierowe tuzy jak Mirosław Jędrowski, Duet Karom, Bernadetta Kowalską, Arkadia Band, Piotr Feszter, Sylwia Drzewiecko i Team Fabian. Sponsorem nagród jest nadawca Radia Fest na 102 FM na Śląsku. Roztomili. Musicie też wiedzieć, że ten koncert na pewno też odbędzie się w innym terminie. Oglądał, że scenariusz i tak przed chwilą musiał się zastanowić, jakby połączyć piosenkę Kero przed chwilą, czyli Paweł Cyluk-Steiner Nad ojczysty brzeg, z tą piosenką Kero teraz, bo nowość zapowiedzieliśmy, że Frela Blue nie ma się co łoblic. No i to się da jednak połączyć, Roztomili, bo tak, ojczysty brzeg dla Pawła Cyluka-Steinera to na przykład Gdańsk jest, nie? A do Freli...
Ciu Holland, i wszystko się dało, nie? Bo ona się tam czuje jak w domu, po prostu tu się kecka, tu coś tam, tu coś tam. Zresztą i Frela, i Pawła pozdrawiamy, a Jowos już teraz zaproszą na szlagierową nowość właśnie Freli, Nie mum co łoblec. Jak już kupię nowe szaty, stare potargą na szmaty, teraz muszę ponarzekać, bo już nie mam co oblekać. Nie mam co oblec, nie mam co oblec, nie mam co oblec, duś nie mam co oblec, bo nie mam co oblec. Na krąflekach mam szczewi, szykowne nawyki, taśki, paski i apaszki, stary na nie przedo flaszki i galoty mam ściochane, na życi są połotane, mam też jedne zwane dżinsy, bo na lepsze nie ma pieniędzy, nie mam co oblec, nie mam co oblec. Dała mi sąsiadka, we szpetno angielsko kratka, inkszo to mam poteściowy, no to nie kupuję nowy. I duś nie mam co łoblec, nie mam co łoblec, nie mam co łoblec, duś nie mam co łoblec, bo nie mam co łoblec. Mam też żakiet z galotami, ale ciela go z molami, jedna bluza z górniczego, fajno, ale nic takiego. Klajd mam jeden z targowiska, co wyglądą w nim jak miska, no i nie śmia w nim wyłazić, hopu nie chce się narazić. I duś nie mam co łoblec, nie mam co łoblec. Wszystko stare szmaty, że klachają już sąsiady, najpierw schudna co tam trzeba, bo nie wyda zarła chleba i się fund na nowe łachy, co będziecie ciepać machy, potem się odszczela wena i zaś byda gryfno frela, a teraz nie mam co łoblec. I premiera za nami. Frela Blue, moi roztomili. I panie, i panowie. No tak, patrzę troszkę w ten teledysk i tak się zastanowią, no bo
te kluby takie nocne, kiedy tak ciemno jest i w ogóle, to tam kobiety troszkę właśnie no nie mają się w co oblic, bo one tak mało na siebie zakładają. To może o to też chodziło, może frela śpiewa w imieniu tych kobiet właśnie, żeby się nie przeziębiły, bo tam przeciągi jednak, bo to w piwnicach nisko, nie? Wieje, jak ją no nie wiem. Generalnie wiem też jedno, że ta piosenka będzie bardzo często cytowana w domach. Kiedy chłop przyjdzie do domu i powie, kochanie, wychodzimy, a ona, odpowiem ci śpiewająco, nie mam się co oblic, nie mam się co oblic. Frela, dziękuję ci bardzo za ta piosenka, tak? Bardzo ci dziękuję w imieniu całej męskiej populacji. To jest szlagierowa nowość. Możecie na mnie zagłosować właśnie wysyłając SMS-y na numer 71068, a wpisujecie kod teledysku 2355. Zły sen, zły czas, wielki lęk objął nas, ale wiem, że zaczniemy znowu żyć. I ty, i ja przepędzimy falę zła, żeby znów tak jak dawniej sobą być. Nasz świat ze szkła, nasz dom, kropelka światła pośród gwiazd. Nasz świat wciąż tyle dla nas ma, na pewno jeszcze raz nam szansę da. To los dał znak, nie da się dłużej tak prawdy kpić, oszukiwać, ślepcem być. I ja, i ty, wiemy, że czarne dni pójdą precz i powrócą dobre sny. Nasz świat jest kruchy jak ze szkła, nasz dom, kropelka światła pośród gwiazd. Nasz świat wciąż tyle dla nas ma, na pewno jeszcze raz nam szansę da. Przepędzimy falę zła, żeby znów tak jak dawniej z sobą być. Żeby znów tak jak dawniej z sobą być. Żeby znów tak jak dawniej z sobą być. No i nowszy szlagier Damiana Haleckiego. Nasz świat, nasz dom. Na razie poza top 10. Pamiętajcie, że możecie zagłosować na ten szlagier wysyłając SMS-a na numer 71068. Wpisujecie kod teledysku 2054.